Cześć, krótki film o ładowaniu na fabrycznym alternatorze wiawie 350. Dlaczego ciągle nie przekonuje mnie zapłony CDI? Z takim alternatorem kupiłem motocykl. Siedzi tu w tym motocyklu bodajże 30 parę lat. Wirnik tak samo. Mam też nawet te chińskie szczotki, które ponoć są awaryjne i się gną, topią i inne cuda. Ingerencja w instalację elektryczną to sowek. Widać moduł zapłonowy soweka, przekaźnik kontrolki ładowania, chiński regulator, no i prostownik, a dokładniej mostek prostowniczy Gerso. Te konektory, które były w dobrym stanie, moim zdaniem, cały czas siedzą. W samym motocyklu i w ogóle w całej instalacji ujrzymy pełno takich konektorów u mnie. Wymieniłem tylko te, które przewody były załamane podczas renowacji tego motocykla w 2013 roku i w zasadzie na tym się skończyło. Instalacja też nie jest w jakimś super stanie. Posiada swoje bolączki, jak widać tu zaizolowany na szybko przewód, białą taśmą izolacyjną, jak czy moje błędy. Aluminiowy konektor z miedzianym, widać już się ładnie to utlenia. Na takiej instalacji będę robił pomiar. Żadnych żarówek nie zmieniałem na LED-owe, żeby jakoś tam specjalnie nie zakłamać w wyniku. Wszystkie są żarnikowe, z przodu siedzi H4. To też niektóre żarówki mają 30 parę lat. Póki świecą, to jeżdżę. I w zasadzie tyle. No cóż, no wnioski wyciągniecie sobie sami.